Jak co roku spotkaliśmy się na targach z Botanika. Tradycja naszego klubu jest to, że tworzymy i propagujemy zbiorniki Malawi. Mamy przed sobą zbiornik o pojemności 375 litrów, wypełniony rybami z grupy Nambuna. Można zaobserwować tutaj 5 gatunków. Nambuna ma to do siebie, że nie do końca możemy ją docenić, jeśli nie zobaczymy jej na żywo. Jest sztuka fotografowania ryb z tej grupy jest bardzo zaawansowaną sztuką i wymagającą dużych nakładów finansowych na odpowiedni sprzęt, gdyż ryby są niczym klejnoty, które to mienią się różnymi barwami. Dzięki takim imprezom jak Zoobotanika jesteśmy w stanie uzyskać możliwość pokazania tych ryb na żywo. Co tu widzimy? Widzimy tutaj Copadichromisa azeruusa, ryba, która po pełnym wybarwieniu staje się niebieska, no i w sumie jest bardzo piękną rybą, która jest minimalnie oderwana od substratu skalnego, dzięki temu w wyższych zbiornikach świetnie jest mieć ją jako uzupełnienie, gdyż nie trzymając się dna, pozostawia te dna dno wolne pozostałą ryb, które lubią w tym dnie pogrzeba. Taką typową rybą grzebiącą jest choćby tutaj ta Aulonocara jacobsfreibergi Cape McClear. Przecudne stworzenie. Przypominam, że ryby są tutaj relatywnie młode. Drugim przedstawicielem Aulonocara jest Aulonocara Stuart Granti Jussisia. Również bardzo ciekawe stworzenie. Komponując tą obsadę, dołożyliśmy również ryby, które lubią substrat skalny. Są co wyjątkowe rybami odgryzającymi peryfiton, uzupełniający dietę planktonem. Są to protomelasy, teaniolatusy, boazzulu, odmiana red, gdyż powtarza się cały czas, że jest to odmiana red, gdyż występuje odmiana boazzulu Iceland, która ma kolor niebieski. Ostatnią rybą całkowicie niedocenioną i jak co roku zostającą hitem, w poprzednim roku takim hitem był Phenophilus mdoka, Placidochromis Phenophilus mdoka, w tym roku zajęła jego miejsce ryba mało znana na fotografiach, prezentująca się umiarkowanie, natomiast jak widać na żywo rewelacyjnie, jest to Placidochromis Phenophilus gisel. Jest to ośmiosztukowe statko, jest to ryba świetnie grzebiąca w podłożu. Polecam, ta obsada tak naprawdę stała się obsadą jednego z ludzi w całości. I była dobierana po to, ażeby taką się stała. Czyli spełniliśmy swoje zadanie. Dziękuję za uwagę, no i zapraszam na przyszły rok na targi Zoobotanika. Dziękuję ślicznie.